bohaterem naszego narodu, za wspaniałych twórców dziedzictwa, które weszliśmy, za to, że nasza ojczyzna wyrosła ziarna Ewangelii, modlitwy pracy, a także ofiary wielu męczenników. Dziewięciu z nich imiona, nazwiska mamy na klepsydrach. W sposób szczególny dzisiaj polecamy Bogu ich właśnie, prosząc o spokój ich dusz. Bardzo ważna rzecz, nie tylko dla mieszkańców Rostarzewa, ale dla mieszkańców całej gminy. Rada Gminy w Rakoniewicach miesiąc temu podjęła uchwałę o powstaniu takiego miejsca. Uchwała ma przepiękny numer 100, to jest setna uchwała w tej kadencji. W hołdzie Zenonowi Zającowi i poległym górnikom kopalni węgla kamiennego Wujek, mieszkańcy gminy Rakoniewice, 10 grudnia 2011 roku. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że będzie to nie tylko miejsce pamięci
ale również miejsce wypoczynku i refleksji, a przejeżdżający tutaj i przechodzący będą pamiętali o tamtych tragicznych wydarzeniach, będą pamiętali o 9 górnikach, którzy ponieśli śmierć w kopalni Wujek, będą pamiętali o mieszkańcu naszej gminy, Zenonie Zającu, jedynym Wielkopolaninie, który wtedy również poniósł śmierć. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Roztarzewa i całej gminy będą dbali o to miejsce, będą szanowali to miejsce i będą się w tym miejscu odpowiednio zachowywali. Zapraszam Państwa, myślę, że również w imieniu Pani Dyrektor, do budynku szkoły, gdzie będzie dalsza część uroczystości. Bardzo dziękuję. Również wiadomo, że
Jest to wielkie smutek z okazji właśnie 30-rocznicy śmierci takiego młodego człowieka, ale jednocześnie radość należy skierować właśnie do wszystkich z nas z uwagi na to, że możemy być do dzień dzisiejszy żyć w kraju, gdzie demokracja panuje. Jest szansa również na to, żeby kraj mógł się rozwinąć. Szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Gromu Pedagogicznemu, także władzom miasta gminy Rakowice za to, że kultywują pamięć o Centrum Zającu, kultywują pamięć o tych 9 górnikach, którzy 30 lat temu oddali swoje życie w kopalni Wujek, bo jesteśmy im to winni, ale jesteśmy też winni młodzieży, młodym pokoleniom. Jesteśmy winni naszemu krajowi to, żeby pamięć o nich nie zaginęła. Dziękuję bardzo. W tym tygodniu rozmawiałam z nauczycielem tej szkoły, panią Strałką. Chodziło mi, czy była świadkiem następnego spotkania o kulturystwo. Pani Strałka utkwił jeden moment z życia Zenka Zająca. Mianowicie pogrzeb, w którym uczestniczyła. Tak jak pan burmistrz wspomniał, na trumnie była czapka górnicza. W momencie składania zwłok ktoś nieznajomy, kto wyciął tą czapkę, zdjął z trumny i przekazał matce, pani Zając, która tuliła tą czapkę. Tak my tulimy teraz pamięć o Zenku Zającu. Młodzieżowa orkiestra Tenda zagra teraz hymn górniczy. Proszę powstać.